Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Gala Babilon MMA 20, ostatnia dla Ciebie, jak wspomniałeś w wywiadzie po walce. No to powiedz nam, kiedy tą decyzję podjąłeś, że to będzie ten ostatni pojedynek i czy ciężko było dzisiaj podtrzymać swoje słowa po wygranej walce? Wiesz co, tak właściwie tą decyzję podjąłem, można powiedzieć, w momencie, kiedy zgodziłem się na tą walkę, czyli jakieś dobre 1,5 miesiąca temu. I to była decyzja taka naprawdę przemyślana od wielu tygodni. No i tak w sumie w domu rodzice mnie pytali, czy po wygranej jednak może zmienię decyzję, jeśli to będzie dobra walka. Uważam, że to była dobra walka, ale decyzji nie zmienię. Tak jak mówię, decyzja przemyślana i definitywnie koniec. No dzisiaj to jest podyktowane. Wiesz co, tym, że mam sporo prywatnych rzeczy na głowie, pracuję gdzieś tam zawodowo, nie zajmuję się tylko sportem. Praca niestety nie pomaga mi w trenowaniu. I czuję, że nie do końca mogę się temu poświęcić, a nie chcę być takim zawodnikiem, który zawsze bije się gdzieś tam z tej drugiej pozycji i nie chcę być takim zawodnikiem, który się bije gdzieś tam na gorszym poziomie. Chciałbym się bić top, wiem, że nie dogonię top, więc po prostu dziękuję. Twoją przyszłość i życie zawodowe dalej chcesz łączyć jako ekspert, trener z MMA, czy jednak będziesz robił coś, co sprawia Tobie frajdy gdzieś indziej i daje Tobie zarobki? Wiesz co, no na pewno chciałbym dalej działać w sporcie. Mam nadzieję, że gdzieś tam w klubie w MMA Witkowo będę miał okazję przekazywać młodym zawodnikom wiedzę i jakieś tam doświadczenie. Zresztą też z młodszymi zawodnikami gdzieś tam podróżuję po tych galach, po tych walkach amatorskich. Bardzo to lubię. Cieszę się, że mogę im pomagać. No i gdzieś tam swoje, powiedzmy, aktywne starty chciałbym przerzucić na zawody grapplingowe, zdobyć sobie może jakiś fajny tytuł, czy to na arenie Polski, czy może kiedyś gdzieś tam nawet dalej. Także startować będę, ale niestety z MMA się rozstaję. Dzisiaj też był parter w tej walce, raz byłeś na dole, później udało Ci się obrócić sytuację i troszeczkę przeciwnikowi oddać z góry. Ten lewy łokieć pokazywałeś do kamery po zakończeniu walki. Na czym go ostrzyłeś przed tym pojedynkiem, że zadał takie obrażenia Dawidowi? Wiesz co, na głowach sparring partnerów, można tak powiedzieć. Gdzieś tam cały czas na treningach markowałem te łokcie. Wiadomo, że to nie jest takie uderzanie jak tutaj na walce, ale te łokcie cały czas próbowałem robić i wiedziałem, że jak będę z góry, to faktycznie to skończę. Tak jak powiedziałeś, w tej pierwszej rundzie gdzieś tam znalazłem się z dołu. Nie wiem, z czego to wynikało. Trochę może z tego, że dopiero mnie przepaliło w tej rundzie i potrzebowałem złapać taki drugi oddech. I też psychicznie jakoś mnie, wiesz, zostałem obalony, upadłem znowu na plecy i pomyślałem sobie, kurde, znowu jestem z dołu, nie? Tak jak ostatnie walki, ale w przerwie gdzieś tam Mateusz Skibiński zapracował, powiedział mi kilka słów i dalej wszystko już się potoczyło dobrze. Była jakaś dodatkowa motywacja, że walczysz z zawodnikiem ze swojego byłego klubu? Wiesz co, nie, ja traktowałem to typowo sportowo, żadnej tej złej krwi nie czułem. Nie wiem, jak to było z drugiej strony, aczkolwiek ode mnie to była typowo sportowa walka, klub nie miał znaczenia tutaj. Śledziłeś to, co działo się w zeszłym tygodniu na gali KSW w Twojej kategorii, w której walczysz. No była walka, którą chyba wszyscy zapamiętamy. Wy dzisiaj daliście podobne, choć nie tak długie w czasie widowisko za Twoją sprawą. Jak Ci się ta walka Sebastiana podobała? Wiesz co, no turbo walka, moim zdaniem jedna z najlepszych, jakie w ogóle na KSW się odbyły. Nie tylko na tej gali, ale w ogóle na wszystkich galach, które KSW zorganizowało. Sebastianowi bardzo kibicuję. Nie znam go jakoś blisko osobiście, ale wydaje się fajnym gościem. Fajnie, że w końcu ten pas trafił do Polski, do naszego rodzimego zawodnika. Mam nadzieję, że Sebastian utrzyma ten pas jak najdłużej. Powiedz jeszcze na koniec, czy do potencjalnego powrotu, który pewnie wiele osób będzie Ci sugerowało, może Cię ktokolwiek przekonać, czy to tylko w Tobie może ten ogień ewentualnie jeszcze po raz kolejny zapłonąć? Wiesz, myślę, że to tylko i wyłącznie gdzieś tam moje przemyślenia i moja decyzja. Nie ukrywam, że niestety, ale na moim poziomie z MMA nie ma pieniędzy, totalnie żadnych, bo na chwilę obecną ja to co zarobiłem, to wydałem na przygotowania albo nawet więcej, więc tak naprawdę pewnie to co zazwyczaj zresztą zawodnicy mówią, że pewnie pieniądze mogłyby mnie skłonić do powrotu, aczkolwiek uważam, że jest to raczej niemożliwe. Dziękujemy za całą karierę i za piękną walkę dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim. Dziękuję.